Witam wszystkich, mam na imię Wiola i dzisiaj serdecznie zapraszam Was do obejrzenia mojej kolekcji zestawów Mill Hill. Do nagrania tego filmiku zainspirowała mnie Asia z kanału Stitching Joe, która niedawno umieściła na swoim kanale podobny filmik. Jeżeli ktoś jeszcze go nie obejrzał, to polecam, bo pokazuje dużo ciekawych, fajnych zestawów i myślę, że warto nacieszyć oko i być może połknąć bakcyla milhilowego, bo tak też się stało ze mną. Od jakiegoś czasu kupuję dosyć, można powiedzieć, jak dla mnie spore ilości. Czy moja kolekcja jest duża, czy nieduża, to ocenicie sami. Ale na pewno wiem, że nie jest to koniec moich zakupów. Bo co chwilę patrzę coś nowego, może nie tyle właśnie gotowe zestawy na stronach sklepu, bo one nie zawsze właśnie przyciągają mój wzrok. Ale jak już zobaczę odszytą, gotową pracę, to wówczas zapala się to światełko i pojawia się myśl, a dlaczego nie mogłabym i ja tego odszyć. Przed sobą widzicie tutaj takie pudełeczko z moimi małymi zestawami i ja myślę, że pokazywanie właśnie zacznę od tych małych zestawów. Ja nieraz w swoich filmikach powtarzałam, że lubię hafciarskie serie i te serie najczęściej wiążą się z porami roku, czyli jak pokazują się jakieś zestawy, to ja kupuję wiosnę, lato, jesień, zimę. Ostatnio stwierdzam, że mam bardzo dużo zestawów z kwiatami. A tutaj w Mill Hillach troszkę tendencja jest inna, ponieważ większość moich zestawów to są zestawy z wzorami świątecznymi, czyli te malutkie Mill Hille przeznaczone będą prawdopodobnie do powieszenia na choinkę, chociaż nie wiem, ale zobaczymy. Jest troszkę zestawów z tematyką Halloween, aczkolwiek na co dzień nie jest to jakiś mój ulubiony temat, ale tutaj akurat te zestawy mi się podobają. Jest troszkę zestawów z kwiatami i takie zestawy, które tak naprawdę nie wiem dlaczego je kupiłam, ale kupiłam. Tutaj przed sobą widzicie tak naprawdę to, co otrzymałam i zrobiłam w tym roku. Tak mi się wydaje, nie jestem pewna co do tego tutaj, do tej zawieszki, ale pozostałe prace na pewno były odszyte w tym roku i i lecimy. Zacznę od mojego ostatniego zakupu. To jest seria takich rękawiczek. Ta rękawiczka jest na przykład z Mikołajem i co ciekawego, ja kupując te zestawy, nie wiedziałam, że one są takie w formacie 3D, można powiedzieć. Ja momencik, tylko sobie przyniosę nożyczki. Ja otworzę ten zestaw, żeby pokazać Wam, o co mi chodzi. O, czyli widzimy tutaj, że są dwa kawałki perforowanego papieru, dwa kawałeczki. A dlaczego są dwa kawałeczki? Dlatego, że pokażę tu kawałek instrukcji, a może nie będę tak pokazywać, tylko sama zobaczę. Dlatego, że tutaj tą część wyszywa się na jednym kawałku tego papieru, tą górną część wyszywa się na drugim kawałku papieru i później oddzielnie przyszywa. I tutaj mamy właśnie, to jest chyba, nie wiem, szalik, czy co to jest? Czy buć?
bucik, skarpetka chyba, tak, skarpetka. I ją również odszywa się na tym oddzielnym kawałku papieru i przyszywa się do tego wzoru. Ja jeszcze takiego czegoś nie wyszywałam, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Mam zamiar po tym, jak skończę swój ostatni, znaczy nie ostatni, ten wzór, który obecnie wyszywam, Minhila, to następnym wzorem myślę, że będzie właśnie ten zestaw z tymi rękawiczkami. Tam to niech leży. Tutaj mamy taką kolejną rękawiczkę z napisem. Tutaj fajne są te kolory, właśnie ten niebieski, te podłużne koraliki są bardzo fajne. Nawet widzicie kolor, jak on wygląda w rzeczywistości. Do każdej tej rękawiczki chyba jest jeszcze przyszywany jakiś ozdobny element. Zaraz zobaczymy, może ja tak będę tutaj już układać. O, taka rękawiczka. Wszystkie mają fajne takie kolory właśnie świąteczne, czyli zielony, czerwony. O, widzimy tutaj jakaś muszelka jest. No to akurat mi się nie podoba, bo nie wiem, co na rękawiczce robi muszelka, ale ona jest o tutaj do przyszycia. Tu mamy taką rękawiczkę z aniołkiem. Tu widzimy, że tym dodatkowym elementem są skrzydła, które się przyszywa, i tą górę, i tutaj mamy serduszko. Widać, że we wszystkich zestawach powtarzają się te koraliki. A co tutaj się przyszywa dodatkowo, to nie wiem. Być może, że to serduszko tutaj na tym. I ostatnia rękawiczka z bałwankiem. Tu przyszywa się chyba tą śnieżynkę. Tak, ona jest tutaj. No, śnieżynkę to rozumiem, ale muszelkę i serduszko jeszcze może być, ale muszelki to ja nie rozumiem. Więc będę być może coś zamieniała, albo w ogóle nie będę. I tutaj tym dodatkowym elementem jest ptaszek. Tu jest 5 rękawiczek w tej serii i ja mam wszystkie 5. I jeszcze Wam coś pokażę. Nie mogłam się powstrzymać, bo jak widzicie, tutaj te milchile są wyszyte na takim akrylu. I ja nie mogłam się powstrzymać i zobaczcie, co fajnego jest w tych akrylach, właśnie to, że już jest gotowy, wyszyty ten filc. Tutaj Uliana, ona robiła ten akryl specjalnie dla mnie. Poprosiłam ją, ona się zgodziła, bo nie miała w swojej ofercie takich rękawiczek. I widzę, że ja jeszcze tego nie otwierałam nawet. Ale z ciekawości też zobaczę. Zobaczcie. To jest zestaw tutaj z tym aniołkiem. Jakie maciupkie elementy. Tu jest jakiś dodatkowy przyszywany. Tu jest ta góra. I tu jest chyba to skrzydło. I zobaczcie na ten filc, który jest do przyklejenia tutaj. Także ja jej bardzo dziękuję, że zechciała to dla mnie zrobić. Myślę, że no dla niej to też się przyda, bo jednak dużo osób zaczyna kupować od niej te akrylowe albo drewniane osnowy. Więc ja po prostu, no nie wiem, czy dla wygody, ale i podoba mi się, dobrze mi się haftuje na tym. I prace będą estetyczne. Oczywiście ja tych akrylowych form kupiłam dużo więcej, ale nie będę Wam już pokazywać, bo to nie o tym jest filmik. Następna seria, gdzie się nie mogłam powstrzymać, to jest seria właśnie tych sanek. Tutaj mamy te jedne już saneczki odszyte niebieskie. Następne mamy saneczki czerwone, które tutaj zobaczcie. Teraz patrzę, że ptaszki siedzą na tych saneczkach. Kolory bardzo świąteczne. I tutaj mamy, co my mamy. To są jakieś takie metalowe te elementy do przyszycia, więc to nie jest żadna jakaś rewelacja.
Aha, tutaj choineczka ona wisi i ja, a tutaj miałam gwiazdkę. O, tu jest gwiazdka. Te czerwone sanki właśnie mi się podobają, tak jakby z tej całej serii w drugiej kolejności, więc myślę, że też szybko się doczekają swojego odszycia. Następne są sanki takie z kotkiem. Nici widać, że bardzo podobne i koraliki bardzo podobne. Tutaj mamy takie z zajączkiem, też fajne. A i ptaszki znowu, czyli te ptaszki to jest powtarzający się element. Te sanki chyba najmniej mi się podobają ze wszystkich. A tu koń jedzie na tych saniach i tu jakiś misiu wisi. Tak, i chyba jeszcze jedne. O, sanki pełne prezentów. Też fajne. Czyli z tej serii mi się podoba najbardziej. No, te niebieskie mi się podobały najbardziej. Później te czerwone z tymi prezencikami. Później chyba ta z choinką. I jak mówiłam, o te mi się najmniej podobają. Kolejna świąteczna seria. To jest seria z takimi kulami. Właśnie kupując, nie wiedziałam za bardzo, jakiej to jest wielkości, ale to nie są duże. Po odszyciu nie wygląda to jakoś tragicznie. Tutaj jest niebieski perforowany papier, ale tak jak ja mówiłam, ja do tych wszystkich milchili mam praktycznie kupione te akrylowe formy. Tutaj o ten jest fajny właśnie z takim bałwankiem. Tutaj elementem tym przyszywnym to jest, tutaj jest gwiazdka, tu jest, co tu jest znowu? To jest chyba serduszko, a nie muszelka. Nie wiem. Czyli widzimy, że się powtarzają, bo tutaj mamy jakąś choinkę. Też jest fajna ta kula z choinką. No i tutaj też. Powinnam mieć chyba jeszcze jedną. Ale coś nie widzę. Będę szukała później. Dobrze. Dużo tego, dużo tego. Teraz kolejne jeszcze świąteczne ornamenty takie. Ta kula, ta bombka bardzo mi się podoba. Czerwono, zielone. Bardzo mi się podobają właśnie te połączenia takie świąteczne. I tutaj z tej serii nie kupiłam jeszcze tego, bo na razie nie jest dostępne i nie kupiłam chyba tego wianka, bo też nie jest dostępny, tak mi się wydaje. Aczkolwiek tutaj nie patrzyłam na serię, tutaj wybierałam to, co mi się podobało. Takie bardzo kolorowe, niebieskie. I tutaj jeszcze mam takie dzwoneczki. I co my tutaj dalej mamy? I jeszcze z świątecznych. Ze świątecznych to mam te gwiazdki. Widzicie, nie przyniosłam tej gwiazdki, czyli już zapomniałam, że ją wyhaftowałam. Ja to wszystko trzymam złożone w pudełku razem z innymi takimi malutkimi wyhaftowanymi. Widocznie gdzieś mi się tam schowało pod spód. Tutaj w sumie zastanawiałam się, czy kupować, bo nie bardzo ta kolorystyka mi pasuje. Bo zobaczcie, to jest takie żółto-złote. Więc jeżeli będę odszywać, no to myślę, że ona będzie jako jedna z tych ostatnich, bo być może już jako gotowa
gwiazdka Śnieżynka będzie wyglądała ciekawie. Tutaj mamy taką. Tu jest taka. Też ona ma. Aha, to jest w formie magnesu, jakie o, przyczepiają się nożyczki i tu ma jakiś dodatkowy taki guziczek fajny. Także to jest jakaś inna, widać, że z innej serii. Tu jest taka. One wszystkie mają tutaj właśnie tą przywieszoną gwiazdkę, ale ja przy tamtej doczepiałam jej. Wiecie co, ja ją zaraz przyniosę jednak, bo chcę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda po odszyciu. Także moment. O, tak wygląda odszyta przeze mnie ta gwiazdka. Biały filc, tylko zaczepić sznureczek i tutaj właśnie na dole powinna być ta gwiazdka przyczepiona, ale ja na razie tego nie zrobiłam, zastanawiam się, ale myślę, że nie będę przeszywała. No i to tematyka świąteczna w małych wzorach. Chyba wszystko. Tak, teraz właśnie przejdziemy jeszcze do tematyki Halloween. Myślę, że to są wszystkim już znane dynie. Ta mi się spodoba najbardziej, bo jest najbardziej kolorowa i najbardziej mi się podoba. Tu jest taka. Dużo ma tego pomarańczowego. Ten pomarańczowy właśnie, pomarańczowe koraliki były też tutaj przyszywane na tej dyni. Ta mi się tak średnio podoba. Ta też średnio i tak najbardziej właśnie tu po raz pierwszy chyba podjęłam taki świadomy wybór, żeby nie kupować czegoś z serii, bo ta dynia mi się podoba najmniej, aczkolwiek no ten uśmiech i te oczy i no sympatycznie patrzą na mnie, że człowiek chce się uśmiechać, ale jakoś no nie przemawia do mnie taka wisząca głowa. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Myślę, że też wszyscy wiedzą, o którą dynię chodzi. Także tej dyni świadomie nie kupiłam. Sama jestem w szoku. Tutaj jeszcze mam taki księżyc. On mi się bardzo podoba właśnie z racji tego, z racji kolorystyki. I jeszcze w tej kolorystyce jest taka latarnia i chyba dwie latarnie chyba są. I myślę, że ja te latarnie prędzej czy później i tak kupię. Być może, że zanim ja będę chciała je kupić, to już ich nie będzie, bo tak bardzo często jest ze mną. I z dyni jeszcze, co ja tutaj mam jeszcze z dyni? O, taką dynkę. Tutaj ta dynia ma, co ona tutaj ma, jakiś liść chyba, czy nie wiem co to jest, nawet nie widzę tutaj na okładce, gdzie ten dodatkowy element się, a nie, tutaj jest, o, tu jest zielony taki liść, tylko on jest tu odwrócony. Aha, to jest taki szklany zielony listek, fajny. Kolory, jak widzimy, we wszystkich zestawach bardzo żywe. No i co dalej? Dalej mamy tutaj takie dwa motylki. One mi się bardzo podobają. Widzę, że kolorystyka zbliżona do Halloween. Tutaj też mają coś do przeszywania, ale nie wiem co. Bo ja tak tych zestawów dokładnie nie oglądam, dopiero jak otwieram. No i ten niebieski też jest bardzo fajny. Tam jest jeszcze taki żółty, ale ten żółty nie bardzo mi się podoba i nie wiem, widziałam takie motyle odszyte właśnie jako taki baner podłużny.
i fajnie to wyglądało. Co my tutaj mamy? No nic, tradycyjnie koraliki. One są tutaj jako magnesy, ale ja jakoś nie widzę u siebie tych milchili jako magnesy, więc akurat o tych motylkach będę myślała coś innego. No i jeszcze z takich maleństw to mam tą jedną poduszeczkę. Ale oczywiście też już oglądam następne, bo ostatnio Ola na kanale Olika pokazywała swoje zakupy i tam pokazywała też inne poduszeczki i no i podobały mi się. Ale zobaczę. Muszę troszkę się powstrzymać z tymi zakupami, bo jak sami zobaczycie, jest tego sporo. No i tyle było na tematykę świąteczną, tematykę inna niż świąteczna i teraz chyba, nie wiem jaka, mi się tutaj, mówię o tej serii, o tych kurczakach. Ja ich długo nie kupowałam, miałam u siebie jedną owieczkę, o tą owieczkę miałam, bo mi się tutaj kolory bardzo podobały i ona jest bardzo sympatyczna, także bardzo długo miałam tylko ją i chyba miałam jakiegoś tego kurczaczka żółtego. No a później mnie poniosło, bo gdzieś zobaczyłam właśnie takie wiosenne drzewko zrobione właśnie z tych wiszących, takich wiszących milchili, no i mnie poniosło. I jak mnie poniosło, to zobaczcie. Tutaj nie będę pokazywać, bo to tradycyjnie są tylko nitki, koraliki. Tutaj też jest nowość dla mnie, bo ten wzór haftuje się z dwóch stron i później trzeba zszyć ten wzór, czyli trzeba równiutko go wyciąć, co jest dla mnie już patrzę na to i już widzę problem u siebie, ale jakoś pewnie go ogarnę. O, ten jest też fajny, takie słodkie mają te pyszczki, tak. To jest żółwik, jak się domyślam. Tak nawet napisane, jajko z żółwiem. I co my tutaj jeszcze mamy? Boże. Kiedy ja to wszystko wyszyję? No, zobaczcie na to spojrzenie tej owieczki. Od razu widać, że ona chce coś narozrabiać. Dobra. I tak, moi mili. Czyli z małymi milchilami to będzie wszystko. Ja tylko tak troszkę sobie to składam. I teraz przechodzimy do tych większych. Chyba zacznę od tych. Aha, tutaj widzicie przed sobą właśnie ten jeden milchil, który otrzymałam na materiale i ramkę do niego mam, ale i w dalszym ciągu nie doczekał się on oprawienia, aczkolwiek coraz częściej o tym myślę i w któryś wieczór, najprawdopodobniej w któryś weekend po prostu do tego się zabiorę. Także nie obawiajcie się, praca będzie oprawiona. No i zacznę może właśnie, jak widzimy tutaj te tulipany na tym żółtym materiale, to kolejny zestaw z tej serii, również na materiale, na pięknym, takim zielonym, zielony jak, nie wiem, sałata, czy nie wiem, jest właśnie taki bukiet. Zobaczcie, teraz na grupie Samplerownia jest konkurs z ptaszkami i ja wcześniej w ogóle nie zwracałam uwagi na ptaszki, na wzorach, a teraz się okazuje, że ja tych wzorów z ptaszkami troszkę mam, gdzie tak naprawdę jak myślałam, którą pracę wybrać do tego konkursu, bo chciałam przystąpić, to stwierdziłam, że ja mam chyba jedną pracę może, czy dwie maksymalnie. A tu się okazuje, że tak naprawdę na każdej, znaczy może nie na każdej, ale no z 10 takich zestawów by się znalazło. Kolejny zestaw.
To była dla mnie też, znaczy ja tych dużych milhili tak naprawdę nie wyszywałam do tej pory, ale widziałam, że większość była na perforowanym tym papierze, więc tutaj jak kupiłam i miałam wyszywać na lnie, to była dla mnie nowość. Ale wyszywało się bardzo fajnie. Tylko tyle, że no duże są te wzory, nie? Duże, trzeba poświęcić troszkę czasu. No i tutaj jest trzeci jeszcze na taki mocno, znaczy on nie jest aż taki mocny jak na obrazku, na okładce tutaj. Tu jest taki troszkę bledszy. I co mogę powiedzieć? Jak ja te wzory widziałam właśnie w sklepie, tutaj autorem jest Debbie Mam, jak ja te wzory widziałam w sklepie, to przez te mocne właśnie takie kolory, one mnie odstraszały. Ja tak jakby patrzyłam na nie, ale nie... myślałam, że to one nie są dla mnie. Dopiero właśnie jak zobaczyłam odszyte, gotowe prace, to właśnie nastąpił ten moment, że jednak one mi się podobają i również chcę je wyszyć, bo no w rzeczywistości one wyglądają naprawdę fajnie, a jeszcze jak są właśnie tak postawione obok siebie, to no to robi swoją robotę. I z wzorów, które mam jeszcze na tkaninie, tak myślę, że to będą właśnie, o tutaj te cztery pory roku, czyli tutaj już wracamy do serii. Tutaj mamy wiosnę. Piękny jest ten wzór. Pewnie po kolei. Zima. Tu widzimy dużo dosyć koralików. Też jest len w środku. Jesień. I lato. Patrzę, czy one wszystkie mają tak. Te tutaj mają wszystkie ten sam kolor tkaniny. Także jest tego trochę. No i teraz chyba przechodzimy do wzorów, które można odszywać na papierze, ale też można i na tkaninie, bo teraz bardzo dużo osób zamienia właśnie na tkaniny albo wyszywa poduszeczki. Ja na razie się nad żadnym nie zastanawiałam, co będę z nimi robiła. Nie wiem, od czego zacząć. Chyba zacznę od zimowych znowu. Tutaj mamy choineczki niebieskie. Śliczny jest ten wzór. Ja obecnie właśnie haftuję też niebieskie, ale bombki. I wyhaftowałam tam 40 coś procent i wygląda to bardzo fajnie, aczkolwiek haftuję na razie samymi nitkami, więc tego dodatkowego efektu końcowego jeszcze nie widać. To jest chyba jeden jedyny mój domek, a nawet nie domek, tylko drzwi do domku. Jakoś te wszystkie serie właśnie z tymi sklepami, domkami, no nie przyciągają mnie za bardzo, ale tutaj te drzwi czerwone i właśnie taki świąteczny nastrój, no podoba mi się. Tutaj mamy coś takiego. Patrzę, bo tutaj właśnie jeszcze z tych świątecznych jest parę takich wzorów, które mi się podobają. One wszystkie mają element czerwony w sobie. Jest tam jakaś, tak, jest taki wzór z chyba latarnią. No i ten tutaj prezencik. To jest cudowne. No i co? I dalej idą gnomy. To już tak szybciutko przelecimy. Tak.
Fajne są te gnomy, zabawne. Z tymi. O, i nawet tu ptaszka widzę. No wiecie co? Nawet dwa. Ha. Dobra. Tak wam tutaj bałagan robię, albo sobie raczej robię. Też wszystkim znane gnomy. One też wszystkie mają, nie wiem, czy zaraz może gdzieś tu zobaczymy, o taką podobną tą kolorystykę nitek i koralików. Ja te gnomy jeszcze nie wiem, czy będę haftowała na drewienku, czy na akrylu. Na pewno nie na tym papierze. Te gnomy podobają mi się wszystkie tak naprawdę. No i tu mamy uśmiechniętego bałwanka. Tutaj też jest. I tutaj bałwanek z ptaszkiem. Patrzę, bo mi się wydawało, że ja jeszcze miałam jakiegoś bałwanka, ale może mi się tylko wydaje. Dobra, ja chyba to troszkę wezmę na bok. Przyznacie sami, że troszkę tego jest i mam co haftować już na długie lata. I teraz jeszcze co? Jeszcze może z Halloween. Ta dynia. Właśnie w tych zestawach Halloween bardzo mi się podoba to zestawienie pomarańczowego i czarnego. I chyba najchętniej to bym wszystko, co ma te kolory, to kupiła i kiedyś odszyła. Tutaj tak naprawdę to ja nie wiem, dlaczego ja to kupiłam, ale a może wiem, dlatego że ostatnimi czasy bardzo mi się właśnie podobają wzory na tym takim niepełnym zaszywie, że właśnie widać ten papier tutaj. I chyba dlatego ja sobie kupiłam ten wzór, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Haftowanie na takim właśnie niepełnym zaszywie nie jest łatwe, bo to przykład miałam właśnie na tej gwiazdce, gdzie musiałam zastanawiać się, jak tą nitkę przeciągać, żeby przy tych pustych, tutaj może tak nie widzicie, ale są takie puste miejsca, że musiałam się zastanawiać, jak tą nitkę przeciągnąć, żeby nie było jej widać później w gotowej pracy. No i tak samo może być tutaj, nie? O, tutaj jak widzimy. Patrzę, patrzę, bo chociaż może to jest pełny zaszyw. Nie wiem. Teraz już zwątpiłam po tym ciemnym tutaj pasku z boku. Bo tak jak tutaj dla mnie, no to jest tylko papier, ale nie wiem, co to jest ten pasek tu z boku. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, jak przyjdzie kolej na tego. O, i też ptaki. Dobrze, i tu jest jeszcze taki jeden. Ten wzór kupiłam, dlatego że mi się kolorystyka podoba. Tu mamy guziczek dynie. A właśnie, nawet nie patrzyłam. Jest coś, co to jest, czapka chyba? Nie. Patrzę i nie widzę. Dobra, nie będę się zastanawiać. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Nie wiem. A tutaj coś jest dodatkowego. A jest tutaj. O.
O, jest taki kwiatuszek. Tutaj, o, będzie przyszywany. I teraz tak. Zaczęłam kupować zestawy z kawą i to właśnie jest ten moment, gdzie wszyscy już kupili, wszyscy odszyli, a mi one zaczęły się podobać, bo się naoglądałam, napatrzyłam. I na ten moment mam kupione cappuccino. To serduszko jest bardzo fajnie, fajne. I mam kupione latte. Również z serduszkiem. Tu jest to serduszko. I teraz może jeszcze, co ja tutaj mam? Tu mam dziwną serię. Ja nie wiem, to jest chyba jedna z nowinek, tak mi się wydaje. Ja jej na 1, 2, 3 Stitch nie widziałam. Kupiłam to w jednym z ukraińskich sklepów. No i znowu kupiłam to ze względu na kolory. Bo jest tak żywy. Tak żywe są kolory. Że ja kupując te wzory, dopiero w domu zobaczyłam, że tutaj mamy pieska. I on jest najładniejszy. Najbardziej mi się podoba. Ale do tego pieska jest kot. Tak. No i jest, nie wiem co, co to jest. Nie wiem, czy to jest pies, czy to jest też kot. Powiem wam, że nie wiem, co to za zwierzak. Chyba pies. I tu jest jeszcze taki, o, żółty kot, który do mnie idzie. Jedzie, a właściwie właśnie jedzie. Także te zestawy kupiłam dlatego, że no, to jest dla, będzie dla mnie terapia kolorami. Terapia kolorami. Jeżeli chodzi o terapię, to mamy tutaj jeszcze taką torebeczkę. I mamy taki pantofelek. Też długo patrzyłam na te wzory, czy mi trzeba, czy nie trzeba. Tutaj mamy jeszcze taką gwiazdkę. A tu mamy kwiatuszek. Jedne z pierwszych wzorów, które kupiłam dawno temu. Znaczy dawno, może nie aż tak bardzo dawno temu, ale kupiłam, to są te takie klucze. Tu się chyba zaczęła właśnie moje kupowanie seriami, bo tutaj mamy wiosenny klucz. Jesienny. I zimowy. A nie wiedzieć, dlaczego nie ma letniego. Bo w tej serii właśnie nie ma. Nie ma. No i teraz jeszcze chyba zostały nam kwiaty tak naprawdę właśnie. Tutaj udało mi się kupić ten taki jesienny właśnie bukiet. Musiałam czekać na niego, aż się pojawi i po prostu miałam ustawione chyba powiadomienie na 1, 2, 3 Stitch i dopiero mi ono przyszło. Tylko, znaczy nie dopiero przyszło, dopiero wtedy kupiłam po jakimś czasie. Tylko właśnie tutaj chyba w tym zestawie już jest ten nowy guziczek. Tak. I on mi się nie podoba.
Znaczy nie podoba mi się forma, tylko dlatego, że tutaj na obrazku jeszcze mamy właśnie ten stary. No i ten bardzo mi się podoba, ale ja swojego czasu kupiłam sobie parę guziczków takich luzem, więc będę musiała, wiem, że jakieś liście na pewno kupowałam, więc będę musiała zobaczyć, co ja tam mam. Drugi jesienny bukiet. Dużo koralików widać. I tutaj też chyba już jest ten nowy, tak, tutaj też już jest nowy ten guziczek. Nawet nie wiem, gdzie on będzie tutaj, tu chyba jest przyszywany. Tak. Bardzo mi się podoba. No i trzeci taki w kolorystyce jesiennej. Słonecznik. I tutaj guziczek, nie wiem jaki jest. Nie widzę go, nie widzę. To jest to i ostatnie. To jest nowinka. Piękne fioletowe krokusy. Ale najpiękniejsze chyba jest to serduszko, właśnie takie fioletowe. O, tutaj. No i kolorystyka, widzicie, nitki fioletowe, fioletowo-zielone. Bardzo mi się podoba ten wzór. I druga nowinka, którą kupiłam, to jest wianek taki. Tutaj kolory widzimy takie zimne, świąteczne. I taki mamy guziczek w zestawie. A dlaczego ten wianek kupiłam? Dlatego ten wianek kupiłam, bo mam jeszcze taki wianuszek z piernikowym lutkiem. A co tu jest? O, zobaczcie, jaki guziczek. Wielki. No, nie patrzyłam na niego wcześniej. Fajny. Ja tak myślałam właśnie, te wianki to chciałabym chyba w formie tych poduszeczek chyba wyhaftować. I tutaj jeszcze taki jest. No i moi mili, dobiegliśmy do końca. Ja tak naprawdę po obejrzeniu właśnie filmiku Joasi zapragnęłam zanurkować w tą swoją szufladę, bo trzymam to wszystko w jednej szufladzie i wtedy zobaczyłam, przy okazji zrobiłam porządek, bo wcześniej miałam poukładane trochę tu, trochę tu. No i wtedy zobaczyłam, że tych zestawów mam niemałą ilość. Ale myślicie, że mnie to powstrzymało od tego, żeby już więcej nic nie kupować? No nie. Nie, ciągle widzę coś nowego, ciągle gdzieś mi się tam coś podoba i stety albo niestety kupuję. Ale no na razie tak jakby tym się nie zamartwiam. Po prostu jak nie odszyję, czy coś przestanie mi się podobać, to będę sprzedawała. To wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że patrzyliście na to wszystko z zadowoleniem, z uśmiechem, a nie z przerażeniem ze względu na ilość tych zestawów. Mam nadzieję, że te prace już właśnie będą odszywane i będziecie śledzić to na moim kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mój kanał, a będzie chciał zobaczyć, jak wyglądają gotowe prace, to zapraszam do zasubskrybowania. I wszystkim dziękuję za to, że spędziliście ze mną ten czas. Do następnego razu. Pa, pa!